czeski czwartek na spotkanie z miłymi czeskimi gośćmi. Znowu trudno tutaj powiedzieć o tych panach za mną, że to są goście, ponieważ tutaj są już trzeci raz, więc można powiedzieć, że to są też wiesz, przyjaciele, pieśniarzy. Mamy tutaj Zdeńka, Bartaka, a Milana Kramarowicza. Mogliście ich słyszeć też w... Nie tylko tutaj w pieśniarzach, ale też w Radiu Wrocław. I co można powiedzieć? No, autorem muzyki jest Zdeniek i gra blues, folk, coś pomiędzy tym. A może skoro go już tutaj mamy trzeci raz i skoro już słyszeli teraz i już go przyznamy, to może powiemy jakąś plotę z życia osobistego. Więc wyobraźcie sobie, że Zdeniek żyje sobie w Pradze w willi i sobie w matek. Jak to powiedzieć, no po prostu taki sen sobie spełnił, że ma swój fantastyczny sklep muzyczny, czyli tylko wyjdzie z willi, przejdzie przez drogę i naprzeciwko po prostu wchodzi do swojego sklepu muzycznego, gdzie ma fantastyczny sprzęt. Ale to nie jest wszystko, to jest tylko to, co widzą ludzie, a jeszcze ma jedną taką tajemnicę, że jak się wejdzie po schodach, się idzie pod sklep muzyczny, tak tam ma po prostu takie swoje męską jaskinię i tam ma studio nagrań i tam fantastyczny sprzęt i tam po prostu Zdeniek siedzi, pali papierosy i nagrywa po prostu różnym praskim kapelom, nie tylko sobie oczywiście, ale też innym przyjaciołom płyty. Czyli to jest taka plotka z jego życia, więc słuchajmy. Thank you.